trudno byłoby nam zliczyć, ile to już razy mówiliśmy o wandalach na polskich stadionach. Dobrze zorganizowani, niebywale agresywni i już teraz gotowi na wszystko. Polscy chuligani na... Godnie reprezentujemy kibicowski styl życia. Ekipy pikników, trasów chłopaków do bicia. Nieustannie działamy, pamiętając o zasadach, tępiąc po drodze frajerów, nie doceniających starań. Widzicie, że stadiony to enklawy zła, niespokoju. To ja wam mówię, nie róbcie teatru ze stadionu. Przeżywamy grą uniesień na sektorze zjednani. Dla was nie ma to znaczenia, dla was my to chuligani. Nie patrzycie na flagi, flary, oprawy, radze. Widzicie tylko to, co się dobrze sprzeda na okładce. Każdy kumaty wie, że co piszecie to bzdura. Zmierzyliście się poziomem do tych niebieskich mundurach. Gorzej jest już tylko w Polskim Związku Piłki Nożnej. Kary finansowe za nic i zakazy stadionowe. Mimo wszystko wciąż działamy i mamy się całkiem dobrze. Wygraliście kilka bitew, my wygramy całą wojnę. Ludzie w trybie przyspieszonym są dzisiaj doprowadzani do Sądu Grodzkiego. Niezależnie od tego będziemy wnioskować o objęcie ich zakazem stadionowym. Znamy to z doświadczenia, że jeśli kibice, zwłaszcza tacy agresywni, dostają się na teren miasta, powodują nieobliczalne straty. To nie tak, że jesteśmy jedynym problemem od lat. Wróg publiczny numer jeden. Dla nas stadion to życie, dla was hajs. Wy przeciwko nam, to nie taka prosta gra. Wszyscy dobrze wiemy, choćby pękały mury, to zawsze racja stoi po stronie tej trybuny. Chcecie ukryć naszą duszę? Kłam zbyt wiele, że kibice to mafia, że kibice to złodzieje. Bez nas nie ma widowiska, bez nas nie ma piłki. Cały blask stadionów to nasze wysiłki. Bez nas cały ten cyrk nie miałby żadnego sensu. ITI, spierdalaj i nie szukaj tu podtekstu. Wszystko czerno na białym, mamy swoją wiarę. Chcesz nas zamknąć i myślisz, że to załatwi sprawę? To błąd, bo tego nie da się wyplenić. Walcząc o swoje żar, bijący z naszych źrenic. Co cień rzucany na nas w tym medialnym piekle, to przedstawianie nas wszystkich w złym świetle. Fałszowanie prawdy to nie taka prosta opcja. Gówno prawda, mówi Gazeta Wyborcza. Są grupy chuliganów, którzy nie chcą prawdziwych kibiców na stadionie. Oni chcą mieć swoją enklawę. Tylko do tego niepotrzebni są ani piłkarze, ani kibice. Po prostu potrzebny jest obiekt, a dobrze by było, gdyby byli jeszcze kibice drużyny rywala.